Arkadiusz Pawłowski, niespodziewany gość na gali Knockout Boxing Night, 15. edycja. Dzień dobry. Witam serdecznie, Tomku. Bardzo miło mi Cię widzieć. Dawno się nie widzieliśmy, a się stęskniłem. No właśnie, bo tak unikałeś mnie gdzieś cały czas. O, unikałeś. Nie, po prostu dużo różnych zobowiązań. Teraz ostatnio, nie ukrywam, że szukałem Cię na Punchdown, nie? Ale niestety się minęliśmy ponownie. Cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteś. Ja się dowiedziałem, że tutaj będę bardzo późno. Liczyłem, że Cię tutaj znajdę i widzisz, jakby sprawiedliwości stało się zadość. Byłeś w roli komentatora tutaj. Tak, byłem tutaj gościem w studio i byłem komentatorem dwóch walk freakowych. Notabene, powiem zupełnie jakby szczerze i bez jakiejś tam kokieterii, że to były chyba dwie najlepsze bokserskie freakowe walki, jakie widziałem, bo było ich tam parę ostatnio i tak dalej. To były chyba dwie najlepsze bokserskie freakowe, nie ze względu na tam umiejętności i tak dalej, ale tak po prostu czysto emocje. Ja zawsze odbieram to pod względem emocji i walka Złotówy z Dzikiem, gdzie Dzik się na niego rzucił i naprawdę od samego początku napierał. Żartowaliśmy sobie z Albertem Sosnowskim, że przyjmowanie, jakby, że bronienie ciosów twarzą, no to może się źle skończyć, ale rzeczywiście pierwsza połowa pierwszej rundy zdecydowanie dla Dzika, reszta walki dla Złotówy, który już tam pod koniec się praktycznie bawił, szukał tylko tych tam pojedynczych jabów i wygrał tę walkę zdecydowanie, ale ponownie sprawdziła się taktyka, która sprawdziła się też w walce z Marcinem Neumannem, czyli dać się wyszaleć, wyskakać przeciwnikowi i później jakby skończyć już wymęczonego. Michała Chońskiego, jego rywala, w ogóle znałeś, widziałeś? Bo trudno klasyfikować Michała Chońskiego jako freaka. Nie znałem go od tej strony, jakby nie znałem go z reality show, nie znałem go z Hotelu Paradise. Słyszałem o nim, wiedziałem, że WCA, że z Błachowiczem tam się trzaskał i tak dalej, więc miałem takie, okej, no to jakby on był moim faworytem, nawet jakby na bazie tej nikłej wiedzy, którą tam posiadałem na jego temat. No i potwierdził to bardzo, bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo zdecydowanie. W ogóle też bardzo ciekawy scenariusz tej walki, bo w momencie, kiedy Graczyk dostał tam ten pierwszy cios, po którym siadł... On... W zasadzie myślałem, czy on podejmie w ogóle walkę, bo myślę, że 9 na 10 fighterów by nie podjęło tej walki. Ale dla mnie najciekawsze było to, że on wstał i przez chwilę wydawało się, że wróci do tej walki tak normalnie, ale później... Jakoś tak po prostu rzeczywiście w tym już na nogach coraz bardziej się tam słaniał i dobrze, że po tym drugim knockdownie już to był koniec. Jakby wydaje mi się, że już tam mętne oczy, to już nie był zawodnik do walki w danym momencie. Takie freaky mają sens tutaj na galach takich stricte bokserskich, bo w ogóle gdzieś połączenie boksu i freak fightów, teoretycznie to się mówi freak fight, chociaż te dwie walki były całkiem przyzwoite, bo w pierwszej ludzie mieli trochę zabawy, bo sami gdzieś patrząc na to powiedzieli, ja też mogę, natomiast w drugiej walce, tam gdzie Michał już uderzył, to było widać, że to jest niebezpieczne. Tak, a drugą rzeczą jest też to, że kurczę, no nawet na zasadzie jak mówisz, że ludzie zobaczą i powiedzą, ja też tak mogę. Jakby abstrahując od tego, że ja Szymona Złotówę bardzo, bardzo, bardzo lubię, uważam go za kolegę, za przyjaciela, ale kurczę, on naprawdę wykonał wielką, wielką, wielką pracę, bo nawet taktycznie tutaj Dawid Sańko, trener go przygotował doskonale do tego rywala, wiedział, że pójście na wymianę z Dzikiem, no to jest recepta na porażkę, no bo w momencie, kiedy koleś ma 16 kilo więcej, strzelam, że nawet może więcej niż te 16 kilo więcej w tym momencie, to jego ciosy będą cięższe i rzeczywiście początek, ja miałem taki, Jezus Maria, kurczę, znokautuję Złotówę, nie ma szans, znokautuję go i w momencie, kiedy to się nie stało, to ja miałem takie, było widać jakby z każdą sekundą coraz te ciosy bardziej pchane, coraz bardziej te ciosy już takie, w ogóle coraz mniej tych ciosów, prób, to już było tam mniej lub bardziej desperackie bronienie się, później już te ręce opuszczone, więc strategia, przygotowanie się na konkretnego przeciwnika, większego, silniejszego, cięższego, ale i kondycyjnie słabszego, więc ja bym też docenił to podejście, no amatora, nie amatora, frika, nie frika, ale wyszedł z konkretnym gameplanem, to nie była bezmyślna mucka pod monopolowym na zasadzie, który pierwszy trafi cepem, tylko no wiedział, że najpierw musi się dać wystrzelać oponentowi, nie? Arku, powiedz tak, bo obserwujesz pewnie rynek freak fightów, rynek tak zwanych walk fejmowych, wcześniej 10. gala Fame MMA, coś Cię urzekło w tej gali, coś Cię zaciekawiło, bo pewnie oglądałeś, nie wierzę w to, że nie oglądałeś. Tak, internet też nie wierzy, mówiłem o tym, że nie oglądałem oczywiście fragmenty, jakby doszło tam do mnie, no to co mi trafiło do mnie najbardziej, no to oczywiście wiadomo, że konflikt Tańcula Murańscy, tak naprawdę bardziej niż Tańcula Murański, no to było bardzo głośne. Osobiście byłem zaangażowany, bo bardzo lubię, bardzo wspieram jednego i drugiego, Lupę i Araba. To był dla mnie pojedynek, który bardzo mi się zdawał ciekawy i rzeczywiście dwa scenariusze, albo
bomba lub, albo lupa bombą znokautuje Araba, albo Arab sprowadzi, jakby zadusi, wypunktuje i tak dalej, i tak dalej. No i ten drugi scenariusz się okazał prawdą. No i oczywiście Casio Park, ale mówię, jakby nie oglądałem całego, nie miałem czasu, ja teraz mam strasznie dużo projektów, zresztą wiesz co chodzi, bardzo dużo projektów mam w tym momencie w planach, ale no tak, są takie rzeczy, obok których jakby nie sposób się, o których nie sposób się nie dowiedzieć. No i takim moment, highlightem dla mnie osobiście był Don Casio, który właśnie w walce z Park jeszcze sobie tam postanowił po prostu potańczyć i tak dalej. Mówiłem. Ten, który cię zwolnił z organizacji Fame MMA? Właśnie on. Wszystkie hejty do niego. Nie, no Casio nie miał z tym nic wspólnego. Mówię, ja zawsze... Ja to żartowałem oczywiście. Tak, ale ja zawsze też powtarzam i wiadomo, on może mówić co innego i tak dalej. Casio będzie, jakby Casio zawsze będzie Casio. My jesteśmy w jednej wytwórni muzycznej, robimy razem, ten nie ma. Z mojej strony w jego kierunku nie ma żadnego jakby hejtu i tak dalej. Momentami jest to irytujące, jak taki młodszy brat, który po prostu cię po prostu pryka i po prostu chce twojej uwagi, ale jakby nic do niego nie mam jakichś takich negatywnych emocji, a bardzo rozśmieszył mnie ten moment, jak on właśnie w trakcie walki tam zaczął pajacować. No i kurczę, mówię, to można też dwojako odbierać. Z jednej strony no, dla widzów oczywiście rozrywka i tak dalej, z drugiej strony ktoś powie, kurczę, on traci energię i wystrzeliwuje się zamiast być skupionym, a z jeszcze trzeciej strony ktoś powie, kurczę, on jest chyba taki pewny siebie, że wyprowadza tym przeciwnika jakby z równowagi. No nie wiem, no ostatecznie wiem, że tam było dużo kontrowersji. Ja wychodzę z bardzo prostego założenia, niech się dzieje, jak najwięcej niech się dzieje, jak najlepiej niech, jak najwięcej osób i ze świata, bo też pytałeś mnie, czy ja widzę te połączenia freakowo-zawodowe. Widzę bardzo mocno, wiesz dlaczego? Uważam, że jest na to miejsce, szczególnie jeśli jest to, są to osoby, które są jakby poświęcą się temu mocno, czyli wejdą w to, potraktują to tak kurczę poważnie. To jest super, bo nie dość, że można przyciągnąć nowych widzów do pięknych kurczę dyscyplin sportowych, jakim jest MMA, boks i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ci zawodnicy, o których się tak mówi, że kurczę, że jakie to jest nieuczciwe, jakie to jest słabe, że wspaniali zawodnicy, czy młodzi, czy starsi ten dostają mniejsze pieniądze niż te friki, bla, bla, bla. Okej, ja nie będę dyskutował na temat, czy to jest uczciwe, czy to jest nieuczciwe. Prawo, jakby popyt, podaż, rynek, bla, bla, bla. Tylko, że przez to, że takie osoby, te friki są na tych galach, one zwracają uwagę, jakby dają światło, dają platformę pokazać się tym zawodowcom. I ktoś może przyjść dla frika, a zostać dla tego, kto w main evencie po prostu zrobi piękny. Jezus Maria, ale on jest fajny. I ja nie wierzę, że tak nie jest. Ja nie wierzę, że to jest tak, że ktoś tutaj walczy tam w main evencie, po main evencie, albo w pierwszej walce, super się pokaże i że ktoś nie da mu tego lajka, nie zacznie się nim interesować, śledzić, dlatego, że przyszedł dla kogoś innego. Więc według mnie to jest biznes, w którym everybody wins. Uważam, że nie ma co się spinać. Rozumiem oczywiście, że to jest kwestia jakby szacunku, to jest kwestia dyscypliny, to jest kwestia poświęcenia. Myślę, że ludzie, przynajmniej większość ludzi, którzy wchodzą do ringu, którzy wchodzą do oktagonu, zdają sobie sprawę, że no inni ludzie poświęcili temu życie, że to jest ich droga życiowa i mają szacunek do dyscypliny i do tych, którzy byli przed nimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej tak mi się, wydaje mi się, że tak jest, wydaje mi się, że tak powinno być. No jeżeli są tacy, którzy uważają się za wielkich zawodników, lepszych od zawodowców, no to niech się z nimi sprawdzą i niech bardzo szybko zostaną sprowadzeni na ziemię. Proste. W dwóch zdaniach o gali FEN 34, bo tak, wystąpiła... Bardzo mi się podoba, że już mówisz w dwóch zdaniach, bo wiesz, jak to się skończy. W dwóch zdaniach, 6 godzin później, no. Tak, tak, ale zapytam cię tak, bo Lil Masti wystąpiła, która jest z tobą w organizacji High League. Krótki występ, tak naprawdę no nie za wiele mogła pokazać, tam wywróciła rywalkę, szybko udusiła. Drugi pojedynek Paoli z Wicią, tiktokerka kontra Paola, która miała już doświadczenie, no chociażby Ninja Warrior, więc tutaj już chociażby te szkoda mi Wici, ja Wicię znam osobiście właśnie. No to właśnie, mi też było trochę szkoda i tak się zastanawiałem, co ta dziewczyna najlepszego robi. Z tiktokowych właśnie jakichś tam wojarzy znam Wicię i szkoda mi jej kurczę było, bo jakby no od początku była jakby, no to nie był dobry matchup dla niej, po prostu to było widać, że jest po prostu overpowered od początku do końca, ale też jakby... Ale no, nie ulękła się. Tak, ale właśnie w takich sytuacjach myślę, że jakby szacun, bo możesz po prostu sobie tych przeciwników dobierać, możesz te okazje przepuszczać, a możesz jakby bez względu na to, kogo ci los, czy po prostu włodarz podstawi się bić. No i myślę, że to jest też doświadczenie. Czy kiedykolwiek będzie podejmować rękawice po raz kolejny, nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że nawet z takich porażek w 10 sekund coś tam człowiek zawsze wyciągnie. No Lil Masti bardzo szybko poszła po swoje. Ja myślę, że dla niej to był statement. Ona poszła, jakby ona mówi od dwóch lat to samo, czyli że ona cały
cały czas jest w ciągu, że ona cały czas trenuje, że ona chce walczyć i ona udowodniła, że to nie są przelewki. Ona udowodniła, że ona nie będzie się tam cackać, poszła, nie wiem nawet, czy tam była dopięta ta dźwignia. Wydaje mi się, że nawet nie do końca. Chyba to było po prostu jeszcze klepnięte. Duszenie za pleców, ale... Duszenie, ale nie wiem nawet, czy ona była jakby do końca, czy to duszenie było nawet... Wydaje mi się, że nawet przed tym było odklepane chyba, przed dopięciem. No, ale dajmy na to, że było, więc nie ma tutaj większego problemu. Arku, zapytam cię jeszcze o fenomen Murański. Tak. Bo trzeba przyznać, że jest to fenomen. Na podstawie dwóch walk, które się odbyły, liczba Murański. Halo? Wiesz co, udzielam teraz wywiadu akurat, więc... Dobra, trzymaj się. Przepraszam. Mateusz Murański. Nie, do nowego projektu, nie? Nie wiem. Słuchaj, no właśnie, ich fenomen na podstawie dwóch walk, tak, bo gigantyczny konflikt z teamem Arka Tańculi, tam wciągnięte ileś osób w ten cały konflikt, a w zasadzie chyba połowa organizacji wciągnięta, gdzieś nakręciło to gigantyczne zainteresowanie i teraz występ w organizacji FEN od razu w 2 tygodnie, to też trzeba przyznać, że tak szybko walczących freak fight to ze świecą szukasz, tak? No teraz podobnie robi Złotuwa, który bił się dzisiaj, bije się w środę charytatywnie na gali u braci Collins, no i kurczę, jeszcze u Marcina Neumana się bije na MMA VIP, tylko i wyłącznie chwalebne i bardzo jego dobrze. Fenomen Murański rzeczywiście, to jest coś, co po prostu wyrosło jak z podziemi i naprawdę bardzo szybko i bardzo duży... Niektórzy już odsyłają Marcina Neumana na emeryturę. No, zobaczymy co będzie, wydaje mi się, że jest spora szansa, że to będzie, tak strzelam, że to będzie kolejny spektakularny powrót. Ja, jak znam Marcina, to on by chętnie się zmierzył i z jednym, i z drugim. Bardzo, bardzo, bardzo w jego stylu. A co do samych Murańskich, ja jestem, byłem też bardzo zdziwiony, bo ja byłem jakby blisko tematu, jak jeszcze tam byłem w Fejmie i wiem, jak zagorzały był konflikt Alana Kwiecińskiego z Arkiem Tańculą. I myślałem, że no... I ochroniarze, pamiętam, na Cage'u, tak? Tak, i myślałem, że będzie bardzo ciężko to przebić. I wtedy wchodzą Murańscy cali na biało. I rozrywka się rozpoczyna. Mówię, nie śledziłem jakby tego na tyle, żeby się wypowiadać jakoś tak bardziej głębiej, ale nawet do mnie, który był troszkę, powiedzmy, w danym momencie za szybą, przebijały się złote wory, przebijały się krainy, o których istnieją nie miałeś pojęcia i tak dalej. Dużo moich znajomych o tym gadało. Wypuścili dżina z butelki. Tak. No i kurczę, no w momencie, kiedy jest ich 5 minut, muszą to wykorzystać i to robią. Myślisz, że faktycznie to zainteresowanie będzie trwało dłuższy czas, czy jest to po prostu taki moment, że gdzieś znaleziono sobie ten obiekt, w większości obiekt, bo trzeba przyznać, że to, co płynie w ich kierunku, to jest gigantyczna fala hejtu, ale oni sobie z tym jakoś radzą, to znaczy oni nie wiem, czy czerpią z tego moc, czy co, ale gdzieś po prostu niebywale odwracają tę sytuację i niebywale buduje się... No ja tak szybko zbudowanej popularności nie pamiętam, no ale może mnie coś ominęło na tym rynku. Wydaje mi się, że w momencie, czy to będzie trwało 5 minut, czy 15, czy godzinę, nie mam zielonego pojęcia, najważniejsze jest to, żeby działać w zgodzie ze sobą i jakby myślę, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, bo ciężko mi uwierzyć, że na pewnym etapie jakby hejt to też jest narzędzie, którym można manipulować. Czyli jakby hejt można wytwarzać, hejt można sprowadzać, hejt można eliminować, można jakoś tam, wiadomo, później się coś zrobi dobrego, pozytywnego, zmiana wizerunku i tak dalej. Nie wiem, nie wnikam, jakby nie mam, nie znam ich na tyle dobrze, żeby się wypowiedzieć jakoś jednoznacznie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to na pewno jest ich 5 minut i z tego, co teraz widzę, wydaje mi się, że to jest coś, co zostanie na dłużej. No i tylko życzyć im wszystkiego co najlepsze, szczególnie, że słyszałem, dochodzą do mnie głosy, że tata Murański też o mnie tylko dobre rzeczy mówi, no to co się będę, co mam powiedzieć, jak ktoś o mnie dobre rzeczy mówi. Nie, okej, to trzeba przyznać, że z reguły, jeśli chodzi o pana Jacka Murańskiego, to jest naprawdę, jeśli o kimś mówi dobrze, to musi być jakiś cel w tym, nie? I musicie mieć na radarze. Czy mam czegoś oczekiwać, jak się spodziewać? Nie wiadomo, możecie, wiesz, może być różnie, ale tak. Moja linia zawsze zajęta. Rozumiem. I teraz tak, zapytam cię, żałujesz, że cię nie ma w Fame MMA, czy cieszysz się z tego, że jesteś w High League?
Wiesz co, jedno i drugie. Jedno i drugie, zupełnie szczerze. Stąd ja wiedziałem, że tak odpowiesz. No tak, ale wiesz, z drugiej strony, jak mam odpowiedzieć? Wiesz, w idealnym świecie nigdy nie doszłoby do tej sytuacji, do której doszło. Powtarzam to za każdym razem i będę powtarzał nawet chyba tymi samymi słowami, że dla mnie jakby kwestia rozstania jest oczywiście bolesna, jest smutna. Uważam, że bardzo dużo dałem federacji i uważam, że to nie powinno się zadziać w taki sposób, jak się zadziało. Bardzo mi jest przykro z tego powodu i po prostu może się rozstać z klasą, a może się rozstać tak, jak się rozstaliśmy. W tej atmosferze jakichś takich dram i tak dalej, zupełnie moim zdaniem niepotrzebnych. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę, że jestem w High League, bardzo się cieszę, że nowy projekt z buta wjeżdża. Malik Montana jest osobą, za którą jakby jest Malik Montana, obok niego kroczy jakość i wydaje mi się, że jakby to wynika też z jego wypowiedzi, ale to też wynika z całej jego drogi muzycznej, życiowej i tak dalej, że to jest człowiek, który no, nie wypuszcza bubli. Jakby on nie wypuszcza półproduktów, on nie uznaje kompromisów i tak dalej, i tak dalej. Ja się cieszę, że będę tam działał z Malikiem. Częścią tej gry. Tak, że będę częścią tej gry, że będę działał z Malikiem, że będę mógł odnowić kontakty z Lil Masti i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I wydaje mi się, że... Sekunda. Adrian, już jesteśmy. Tak. I wydaje mi się... Tu, Adrian, tu. Dobra. Spóźnił się trochę. Tak? I wydaje mi się, że ogólnie to jest złoty czas dla Freak Fighterów. Właśnie nie wiem, czy bardziej dla Freak Fighterów, czy dla Freak Fighterów. Bo czym więcej tych federacji, to wiadomo, że rynek staje się rynkiem zawodników. I dobrze, niech ludzie zarabiają, niech ludzie to oglądają, niech rozrywki będzie jak najwięcej, jak najbardziej zróżnicowanej dla każdego, bo szczególnie w tych czasach, które zostały nas teraz, czyli w czasach trudnych, przepełnionych negatywnymi emocjami i tak dalej, fajnie jest móc się rozerwać, obejrzeć coś fajnego, czasem się pośmiać, czasem się wczuć w jakąś tam dramatyczną sytuację i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo spoko. To co, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Cieszę się, że Cię spotkałem, no i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia rozmowa. Do zobaczenia niedługo. Dziękuję bardzo. Arek Pawłowski.